Pojawiają się w mediach dosyć często, w mediach zachodnich również, wątpliwości dotyczące kanonizacji Jana Pawła II. Nawet pojawia się termin dekanonizacji, że jakieś tam środowisko, grupa, raczej niewielka, ale nagłośniona, mówi o dekanonizacji Jana Pawła. To absurd, teologiczny absurd, bo nie ma czegoś takiego w Kościele jak dekanonizacja. Jest długi proces bardzo kanoniczny, przywołuje się wszystkich świadków. Jest ten tak zwany advocatus diaboli, który wszystkie krytyczne wątki stara się wydobyć i wszystkie zbiera argumenty przeciwne, bo to jest rzeczywiście wieloletni proces, który obejmuje setki, tysiące świadków zawsze. A on ma stwierdzić heroiczność cnót. To znaczy, że pewne cnoty podstawowe, wiara, nadzieja i miłość, były w stopniu dosyć ponadprzeciętnym, niezwykłym, obecne w życiu tej osoby. To nie znaczy, że ona była bez wad. Oczywiście wszyscy święci moi mieli swoje wady, począwszy od pierwszego papieża, świętego Piotra, który zaparł się Pana Jezusa, który wielokrotnie nie rozumiał i mówił rzeczy, które Pan Jezus mówił, wręcz zejdź mi z oczu, szatanie, i tak dalej, więc który był człowiekiem normalnym, a który zarazem poszedł za Chrystusem i w sumie odkrył, że na miłości buduje się Kościół, że czy miłujesz mnie, pyta to Pan Jezus, ty wiesz, że Cię kocham, i oddał życie. I zaświadczył swoim życiem, że miłuje Chrystusa nade wszystko. I to jest, że tak powiem, parametr świętych. Ja lubię powtarzać taki przykład świętego Hieronima, wielkiego teologa, który całe pismo przetłumaczył święte, całe, na łacinę, tak zwaną wulgatę. To jest IV-V wiek. On pochodził z Dalmacji, to nad Adriatykiem, i był strasznym furiatem. Awanturował się często, wpadał w pasję, wyzywał, poniżał ludzi i potem w nocy nakładał sobie taki łańcuch, znaczy taką koronę na głowę z kamieniami i pokutował, modlił się i przepraszał. Jak tylko trochę zaspiał, te kamienie go budziły, więc cały czas i prosił i mówił, Panie Boże, ja przepraszam, że taki jestem furiat, że tak w pasję wpadam, ale ja jestem z Dalmacji, a tam wszyscy są tacy. No ale to wielki święty i wielki doktor Kościoła, ale właśnie pewne pasje, słabości są różnie obecne, więc wytyka się na przykład Janowi Pawłowi, że kanonizował ojca Maksymiliana Kolbego, że przecież to antysemita. To są pomówienia. Jak się patrzy na fakty, to nie jest prawda, ale już właśnie używać takiego argumentu. Ojciec Kolbe żył w okresie, który był trochę napiętnowany antysemityzmem w całej Europie, a czyli Rosję i Polskę i Niemcy i Anglię i Francję. Niestety, bo ta darwinowska teoria walki gatunków przeniesiona została do świata ludzkiego i Słowianie też byli objęci tą walką i stąd też nazizm, hitleryzm, faszyzm miał podglebie takich nacjonalizmów biologicznych właśnie. To zła epoka. Ale zarazem bardzo aktywny ojciec Kolbe, zostało po nim ponad 1400 różnego typu pism. No, w 30 poruszał temat żydowski i właśnie niekontrowersyjny sposób jego pismo, które założył, ale którego nie kontrolował, bo był w Japonii, miało wątki antysemickie, ale to już zupełnie nie dotyczyło ojca Kolbego właśnie, bo on wtedy był w Japonii. Nawet z Japonii pisał w taki sposób. Mówiąc o Żydach, bardzo bym uważał na to, żeby czasem nie wzbudzić albo nie pogłębić nienawiści do nich w czytelnikach i tak już nastrojonych do nich czasem nawet wrogo. Na ogół bym się starał o rozwój polskiego handlu i przemysłu, a nie piętnował Żydów. To nawet z tej Japonii widać, że nie był to antysemita, a kiedy wrócił i wybuchła wojna, to jako przełożony w Niepokalanowie przechowywał przez ponad rok uchodźców. Było ich 1500, z tego ponad połowa to byli Żydzi, których przechowywał. A najbardziej wstrząsające świadectwo, które chciałbym przytoczyć, pochodzi już z Auschwitz, gdzie heroiczność cnót została poświadczona przez oddanie życia za Franciszka Gajowniczka, sierżanta Wojska Polskiego, który miał dwóch synów, wtedy malutkich, i wtedy Maksymilian Kolbe swoje życie poświęcił, żeby ocalić jego życie. Ale jest też z tego okresu, z Oświęcimia, relacja młodego żydowskiego chłopca. Nazywał się Zygmunt Gorson. Wielu chłopców w moim wieku straciło nadzieję i rzucało się na druty wysokiego napięcia. Kiedy się błąkałem, spotkałem ojca Kolbe, który rozmawiał ze mną. Był dla mnie jak anioł, ocierał moje łzy. Straciłem wiarę, a ojciec Kolbe mi ją przywrócił.
Jestem Żydem od pokoleń i jestem z tego dumny. On wiedział, że jestem Żydem, lecz nie stanowiło różnic. Jego serce nie czyniło rozróżnienia między osobami i nie miało to dla niego znaczenia, czy są Żydami, katolikami lub innych religii. On kochał wszystkich i dawał miłość. Nic innego jak miłość. I to jest klucz. Właśnie tu to jedno świadectwo wystarcza, żeby widzieć, że był to święty człowiek, który potrafił oddać życie za innych, ale też kochał ludzi. I to jest klucz do świętości. I też ten wątek u Jana Pawła sprawia, że możemy go kanonizować. Nie tylko wybitne osiągnięcia intelektualne w świecie społecznym, politycznym i innym, ale to, że w swojej książce biograficznej pisał w taki sposób. Jako młody kapłan nauczyłem się miłować ludzką miłość. To jest jedna z tych podstawowych treści, na których skupiłem swoje kapłaństwo, swoje posługiwanie na ambonie, w konfesjonale, a także używając słowa pisanego. Jeśli umiłuje się ludzką miłość, to wtedy rodzi się także żywa potrzeba zaangażowania wszystkich sił na rzecz pięknej miłości. Bo miłość jest piękna. I Jan Paweł II nie tylko o tym pisał, całym swoim życiem o tym świadczył i dlatego właśnie jest świętym.